Znowu komuś w bloku odwaliło? To prywatna wizyta. Zajmij się swoimi sprawami. Czekaj, on pewnie zna Barego. Mogę jakoś pomóc? Być może. Znasz trochę Barego? Jako tako. Gadaliśmy z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendes! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? Jasne, czemu nie? Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwy. Liniarze po przejściach bywają trudni. Zobaczę, co da się zrobić. Wal się. Ej, Barry! Wszystko u ciebie w porządku? Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później. Kurwa! Llegaste hace poco. When danger lurks, Trauma Team will be there. Sign up for our Platinum plan today, because your life is worth it. 9999 Trauma Team. Don't forget, you're worth it. Barry? Dobrze pamiętam? Coś za jeden? Wi, sąsiad z góry. Pamiętasz mnie? Gadaliśmy kiedyś o samochodach. Zachwycałeś się wtedy Mizutani Shion. Ja stwierdziłem, że to gówno dla pozerów. Takiego żłoba bez gustu łatwo się nie zapomina. Tak na mnie wtedy spojrzałeś, że zacząłem rozważać przeprowadzkę na Badlandy. Pamiętam. Czego chcesz? Sprawdzić, co u ciebie. Twoi koledzy mówią, że nie wychodzisz z domu. I chyba wiem dlaczego. Widziałem już to spojrzenie. Tacy jak my często patrzą w ten sposób. My? Nie wyglądasz na gliniarza. Nie tylko gliniarze tracą ludzi. Gdy jesteś wojownikiem, widujesz śmierć niemal codziennie. Łatwo się przyzwyczaić, dopóki nie trafi na kogoś, kogo dobrze znasz. Ty też, co? Chodź. Miejski Instytut do Spraw Cybernetyki i Implantów zostanie rozwiązany w ramach walki z deficytem w budżecie. Ja też niedawno kogoś straciłem. Był dobrym kumplem. Jak to też? A, chodzi o Andrew. O nim też ci powiedzieli? Mój najlepszy przyjaciel. Znałem go całe życie. Jedyna osoba, której mogłem się zwierzać z tego całego gówna. Czyli w NCPD jest tak samo chujowo jak zawsze, co? Kiedyś jeden typ z Maelstromu zabił młodego chłopaka na moich oczach. Tak dla zabawy. Nic nie mogłem zrobić. Skurwiel był chroniony przez korposłów. Klasyka. Nasz komendant dostał w łapę od życzliwego darczyńcy i nagle okazało się, że dzieciak sam odstrzelił sobie głowę.
Na twoich oczach. Coś się wtedy zaczęło. Nie mogłem już dłużej. Parę miesięcy później umarł Andrew i wszystko szlak trafił. Nie miałeś z kim rozmawiać o problemach w pracy? A Petrowa i Mendes? Petrowa chce dobrze, ale nie umie gadać o takich rzeczach, a Mendes ich nie rozumie. Uważa, że gliniarze muszą być twardzi. Nie zniesiesz widoku zmasakrowanego dziecka? Widać, masz słabe geny. A jednak powiedziałeś im o Andrew. Szczerze, mocno się nad tym zastanawiałem. Zresztą, nie wiedzą wszystkiego. I bardzo dobrze. Jak właściwie zginął Andrew? Normalnie, zmarło mu się ze starości. Zresztą, nie ma się co dziwić, był tylko trochę młodszy od mojej babci. Śmierć ze starości? W Night City? Powinieneś mu wystawić jakiś pomnik, niech świeci przykładem. Urna w kolumbarium musi wystarczyć. Czyli Andrew był dla ciebie bardziej dziadkiem niż przyjacielem? Tego bym nie powiedział. Był dla mnie takim, czy ja wiem, wspomnieniem z dzieciństwa. Przypominał mi o babci, o naszych rozmowach, o czasach, kiedy wszystko było na swoim miejscu. Był ostatnim śladem tych czasów. Mendes gówno wie o życiu. Każdy ma swoją granicę, nawet on. Po prostu jeszcze do niej nie dotarł. Ty dotarłeś. A jeśli ma rację? Może na serio mam słabe geny? Zawsze przeżywali tylko najsilniejsi. Jeśli nie czujesz żalu, to znaczy, że strata nie ma żadnego znaczenia. Może i tak. Dzięki za rozmowę, Vi. Muszę sobie to wszystko poukładać. Jasne. Trzymaj się. Odpuść, co? Koszt leczenia tą innowacyjną metodą wynosi zawrotnie 700 tysięcy euro-dolarów miesięcznie. Strażacy drugi tydzień z rzędu zmagają się z niszczycielską falą pożarów, w których płoną szczątki Atlantic City. Na tym największym na świecie wysypisku o powierzchni 10 tysięcy akrów znajdują się substancje toksyczne i odpady biologiczne. Do tej pory w akcji gaśniczej życie straciło 9 strażaków, a kolejnych 40 w ciężkim stanie trafiło do szpitala z powodu oparzeń. Szwedzka Akademia przyznała tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Virginii Grantchester, nazywając jej najnowszą powieść Pośród cieni jabłoni kulturowym dziedzictwem świata. Dzieła Virginii Grantchester, sztucznej inteligencji stworzonej przez Raven Technologies, cenione są zarówno przez krytyków, jak i czytelników. Jej pierwsza powieść na koniec. Chcesz pogadać o wczoraj?
Spójrz. Spójrz tylko na to. Też to widzisz, prawda? Albo zwariowałem, albo mam doświadczenie mistyczne. Jak się nazywa ta laska z dziwną fryzurą? Misty? To prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. Piraci, jak nazwały ich media, wykradli kilka eksperymentalnych prototypów, po czym oddalili się od zamiaru. ESA oferuje wysoką nagrodę każdemu, kto przekaże informacje pomocne ujęcia. A na Ziemi... Wymiana ognia! ...wydne wiadomości napływają w to miasto będące od ponad 100 lat synonimem ekonomicznego upadku i ubóstwa w ostatnim czasie przeżywa swoją drugą młodość. Liczne wysypiska, opuszczone budynki, a także tereny industrialne stanowią bezcenne źródło rzadkich surowców pożądanych we współczesnej gospodarce. Tysiące ludzi ogarniętych śmieciową gorączką niestrudzenie przemierza ruiny miasta w poszukiwaniu elektronicznych skarbów pochodzących z przełomu wieków. Nie odstraszają ich trudne warunki ani obecność gangów. Ci pionierzy swoimi działaniami ukazują prawdziwe piękno amerykańskiego ducha przedsiębiorczości. Mam chyba nadzieję, nie pogadam. Ciekawostka. Simhat Studios po długich badaniach opracowało nową, przełomową metodę opieki senioralnej. Zamiast umieszczać zniedołężniałych rodziców w drogich domach opieki po drugiej stronie miasta, wkrótce będziecie mogli podpiąć ich do systemu Silver Days. Silver Days to zaawansowany paśnik dostosowany do potrzeb najstarszych mieszkańców. W skład tego niesamowitego zestawu wchodzą cewnik, aspirator, kroplówka, sonda pokarmowa oraz, co najważniejsze, gogle Brain Dance nowej generacji. Twoi najbliżsi będą mogli zapomnieć o problemach, przenosząc się do to skandaliczne! Szczegółowo zrekonstruowanych na podstawie starych rodzinnych albumów.
Jest źle. Jeśli ten cholerny żółw był jedyną rzeczą, która jeszcze trzymała go przy zdrowych zmysłach... Widzę, że zaczynasz łapać. Muszę powiedzieć jego kumplom. Może jeszcze nie jest za późno. Wiesz jak jest. Gdy zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie. Barry widział w życiu wystarczająco dużo gówna, żebyśmy mogli zastosować tę metaforę. A, to ty. Gadałeś z Barrym? Postanowił się w końcu ogarnąć? Mendes! Hej, a... Co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Barrego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafił go wysłuchać. Cieszę się, że miał kogoś takiego. Barry jest w marnym stanie. Tak marnym, że wolał gadać z żółwiem niż z wami. To miało być śmieszne, czy jak? Wprost przeciwnie. To cholernie smutne. Barry źle znosił pracę w policji. Kpiłeś z jego problemów, więc o nich nie mówił. A poza wami miał tylko... żółwia. Najlepszego kumpla. Pamiątkę po babci. Przynajmniej póki nie zdechł. Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Robisz mnie w wała? Jasne, pewnie. Zajebiście lubię narażać się gliną. Ale dlaczego nas okłamał? Mówił o tym żółwiu, jakby chodziło o normalnego gościa. A jakby zareagował Mendes, gdyby Barry wyznał, że gada ze zwierzętami? Jezu. Barry. Myślałem, że dramatyzuje, że zaraz mu przejdzie. Muszę z nim pogadać. Najwyższy czas. Dzięki za pomoc. To dla ciebie. Mówiłem, że bez nakazu nie wpuszczam. Barry, kurde. Chcesz pogadać? Petrowa mówiła, że twoja ostatnia sprawa była... ciężka. Szef kazał ci milczeć, nie? Miałem kiedyś podobny przypadek. Dzieciobójstwo. Gość był w zarządzie Petrochemu, więc korposi przejęli sprawę. Ciągle jeszcze pamiętam. Koszulkę tego małego. Zielona, z takim... śmiesznym, żółtym kotem. Wchodź.